dlatego nadgarstki są wzmocnione bandażami elastycznymi. Sasza Klein, złoty medal na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, złoto na Mistrzostwach Europy w Turynie. Wygrał z Chińczykami. Też dobry skok, z tym, że skok Mini Bajewa według mojej oceny był lepszy, wyżej wykonany, wcześniej zakończony i lepszym wejściem. Ale to jest dyscyplina niewymierna, proszę zwrócić uwagę, po wyproście szeroko prowadzi ręce, zatrzymuje obrót, ma dużo czasu na skorygowanie wejścia do wody, ustawienie odpowiednio dłoni, powierzchnią dłoniową do lustra wody. Pozycja kuczna, nogi mocno dociągnięte do klatki piersiowej, ogromny wysiłek, siła odśrodkowa duża rozwiera zawodnika. No trzecia pozycja, ale to dopiero jest początek konkursu. Zawodnicy wykonają jeszcze 5 rund skoków. Finalem mężczyźni wykonują 6 rund skoków. No i ten sam skok będzie wykonywany przez Kibo, złoty medalista w skokach synchronicznych w Szanghaju. Srebrny medal na Mistrzostwach Świata, przegrał tam z Tomasem Daly. Świetny skoczek, piękna wysokość. Ojajaj, chyba to jest najładniejszy skok konkursu. Bardzo blisko trawierzy, ale tak wykonuje się ten skok. Pół metra to jest ta odległość optymalna. Dalej można już nie dalej odchylając się można już tego skoku nie wykręcić. Piękne złożenie się w momencie wejścia do wody. No i poczekamy na oceny. Myślę, że oceny w granicach 10. Bardzo wysokie odbicie, dynamiczne, zawodnik, 10, 4 oceny dziesiątki i pierwsze miejsce. No i teraz ranking, Kimbo 94, Bondar 86, 86, różnice są jeszcze nieduże, z tym, że Chińczyk odskoczył od Bondara 8. No i Sasza Klein, ten sam skok. Sasza Klein, złoty medalista Europy z Turynu, złoty medal w Budapeszcie, w skokach zwierzy. Podobny skok. Też nie poradzi sobie w momencie wejścia do wody, za duży rozprysk. Ale wykonanie obydwu skoków bardzo podobne. Mini Bajew otrzymał za swój skok 92 z drobnymi setnymi. Zobaczymy, jakie oceny otrzyma i jaka ocena końcowa będzie skoku Saszy Kleina. 99, wystrzał 7 punktów. Kibo. 18-latek z Chin. Złoty medal w skokach synchronicznych w Szanghaju. Zestania na rękach tyłem, 3 salta. Troszkę niższy współczynnik skoku i wydaje mi się, że skok jest trudniejszy. Pięknie. No pięknie, pięknie. Naprawdę to są bardzo trudne skoki. Zawodnik niezbyt... Trudne, bardzo trudne odbicie jest w tym skoku. Zawodnik musi bardzo mocno się odbić z rąk, żeby mieć odpowiedni obrót. No i 2, 3, 4, 5 dziesiątek. No najwyższa chyba ocena za skok. No różnica między pierwszym, drugim około 15 punktów, ale to jeszcze pozostały 8 punktami. I
Sasha Klein wykona ze stania na rękach tyłem 3 salta. Nieznacznie niższy współczynnik o 1/10, 3,5. Piękne stanie na rękach, nogi naprężone, palce u nóg w pić. Dobrze. Bardzo dobry skok. Świetna, łamana pozycja, zamknięta, tułów spoczywa na wyprostowanych nogach. I wejście do wody w pionie. I pierwsza pozycja, 89, nieznacznie niższa ocena niż ocena za skok Minibajewa. No i 18-letni King Bo, złoty medalista z Szanghaju w skokach synchronicznych. I srebro na Mistrzostwach Świata w Rzymie. Oj, jak fantastycznie skacze. Dopiero ma 18 lata. Proszę zobaczyć, jaki to jest fantastyczny poziom. No myślę, że dziesiątki się sypną. Piękna pozycja. Bardzo dynamicznie wykonywane obroty. Wcześnie zakończona ewolucja. Wcześny wyprost i przepiękne wejście do wody. Wszystkie dziesiątki, rzadko się zdarza. Jak mówiłem, wszystkie dziesiątki otrzymał swego czasu Greg Louganis. To było na Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku. No i różnica coraz większa między pierwszym a drugim zawodnikiem, który uciekał Minibajewowi. Ten sam skok. No troszkę chyba gorsze wykonanie niż skoku przez Minibajewa. Skok nieznacznie przerzucony. Ale pozostałe elementy wykonane perfekcyjnie. Piękna pozycja, wczesny wyprost. Z tym, że w ostatniej fazie pociągnął lekko, za mocno górną częścią tułowia i skok został nieznacznie przerzucony. No i Kibo, 18-latek z Chin. 3,5 salta w tył, pozycji łamanej, ten sam skok. Wejście w pionie z dosyć dużym rozpryskiem i na dosyć mocnym gięciu. No, zobaczymy za chwilę różnice punktowe między pierwszą trójką, bo podejrzewam, że między nimi rozegra się walka o medale. No, 30 punktów między Minibajewem a Sasha Klein. Ten sam skok. Czy wytrzyma psychicznie napór tych dwóch zawodników, Budi i Minibajewa? Oni mu depczą po pięta. Bardzo ładnie. To rutyna, to rutyna. Co mistrz?
No, to jest zawodnik, który pokonał Chińczyków swego czasu. I to gdzie? W Pekinie, nie na olimpiadzie, nie na Igrzyskach Olimpijskich, a na jednym z mitingów klasyfikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich. No i druga pozycja. Czyli przegrywa z Budzią. Thibaut. Cztery i pół salta w przód pozycji kucznej. Wiek 18 lat. Być może przyszły mistrz świata. Super. Z taką lekkością, łatwością i gracją wykonuje swoje ewolucje, że przyjemnie się patrzy na tego zawodnika. Wejście do wody w pionie. Wcześniej zakończona ewolucja, fantastyczna pozycja, widać ogromne naprężenie nóg w momencie wejścia do wody. No i na razie pierwsze miejsce. Thibaut już jest złotym medalistą w skokach synchronicznych właśnie z Szanghaju. Teraz może dołożyć drugi medal złoty. Różnica już jest 35 punktów. Boudia 10 punktów przed Saszą Kleinem, Minibajew 12. Wszystko zależy teraz od Saszy Kleina. Jeśli Sasza Klein wytrzyma psychicznie napięcie towarzyszące skokom, wówczas będzie posiadaczem jednego z medali. Albo brązowego, albo srebrnego. No też skok nieznacznie przerzucony. Wszystko zależy, jakie różnice punktowe były pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, drugim, trzecim i czwartym. Drugi. No, zobaczymy. Zaraz ukaże nam się lista rankingowa, ale wcześniej musimy zobaczyć skok Thibaut. Ten sam skok. No i 18-letni skoczek z Chin, już złoty medalista w skokach synchronicznych. Przed nim wielka szansa na zdobycie drugiego złotego medalu. Ten sam skok. No, nie ulega wątpliwości. Mamy mistrza świata. Thibaut na pewno mistrzem świata. Zobaczymy pozostałych medalistów. No, bardzo szczęśliwy Thibaut. 9,5, 102 punkty. Bardzo wysokie noty od sędziów punktowych. W oczach zawodnika. No i mamy oficjalne wyniki. Boudia drugi, Sasza Klein trzeci, czwarty Minibajew. No zdecydowana przewaga Chińczyka nad pozostałymi zawodnikami. Około 40 punktów, to jest bardzo duża różnica punktowa. Cała ta piątka skakała wyśmienicie.